Dzień dobry, z tej strony Kapelusznik, witam w kolejnym One Piece Plusie. Ze mną jest oczywiście Dester. Dzień dobry, a nawet dobry wieczór. Przypominam patronom o możliwości zadawania tematów do kolejnych One Piece Plusów, a my zaczniemy sobie jak zwykle od tematu One Piece'owego. I pierwszym tematem, jaki przyjdzie nam dzisiaj porozmawiać, jest temat wody z ostatniego rozdziału. Jest to na tyle mocny temat, że postanowiliśmy go poruszyć właśnie w tym odcinku. Ponieważ w zasadzie on rewolucjonizuje całą serię i uzupełnia wiele kropek łącząc je ze sobą. Tak naprawdę urzeczywistnia masę fandomowych spekulacji, teorii i tak dalej, i tak dalej. Także drogi Desterze, co masz do powiedzenia na temat tego, że świat One Piece'a utonie? Prawdopodobnie po raz kolejny. No więc po pierwsze nie mogę się powstrzymać, żeby nie zacząć od tego suchara, że dzisiaj lania wody nie będzie, będą tylko same konkrety, także bardzo cię przepraszam, ale powiedzieć to musiałem. Najwyżej sobie wytniesz, czego w nadziei nie zrobisz. Natomiast tak, no faktycznie, tak jak mówisz, temat okazał się wręcz szokujący, bo to, że kiedyś tam poznamy motywację rządu, że poznamy, co się mogło wydarzyć w przeszłości, to musiało w końcu nadejść. Natomiast chyba nikt się nie spodziewał, że to będzie w takim momencie. Raczej ludzie żyli tym, że poprzedni rozdział miał nam pokazać, co zobaczył Mars. A tu okazuje się, że Vegapunk nam podał pewną cenną informację. Otóż celem rządu jest zalanie świata One Piece'a, nie wdając się w żadne szczegóły na tym skończył się rozdział, no i oczywiście cała te do przewidzenia, reakcja fandomu była natychmiastowa, już się zaczęło odgrzebywanie, jakie były hinty na to, jak bardzo świat OPA jest skonstruowany na taki scenariusz i oczywiście też nawiązanie, że coś takiego już w przeszłości miało miejsce. No właśnie, i to co ty z tego co widziałem wspomniałeś chyba na omówieniu swojego rozdziału, że wychodzi na to, że świat One Piece'a jest światem post-apo. Tak, no to by wychodziło, że jak najbardziej tym światem post-apo jest, ponieważ czy to przy okazji historyjki okła skutkowej Jinbeya, czy to przy okazji historii Wano. My po prostu wiemy, że coś pod tą wodą jest. Są tam relikty dawnych cywilizacji, relikty budynków. No wiadomo, nawet w naszym świecie, tak? To, że na dnie morza masz różne zatopione statki, różne zatopione skarby, to jakieś szokujące nie jest. Ale już to, że masz budynki jakieś zatopione, że masz ślady architektury wskazujące, że jakieś osiedla, jakieś tam ośrodki miejskie były, no to to już nie jest takie przypadkowe, bo żeby do czegoś takiego doszło, to albo byś naprawdę musiał po prostu zniszczyć, tak? Zniszczyć jakąś infrastrukturę, wyrzucając ją do tej wody, albo faktycznie zatopić. Czyli niejako ten najnowszy rozdział potwierdza, że był taki okres, gdzie ten poziom wody był po prostu niższy. On tak nie pokrywał One Piece'a i były na tamtym poziomie mogły sobie normalnie funkcjonować, mogły sobie funkcjonować cywilizacje. Co najwyżej morza były dużo bardziej płytkie, a to, co kiedyś było jeziorkami, to teraz jest dawno, dawno temu zalane. No i jak się okazuje, to się może powtórzyć, bo Vegapunk ma informację, że celem rządu jest powtórzenie tego, a nawet nie tyle powtórzenie, co doprowadzenie tego poziomu jeszcze wyżej. No i tutaj wchodzimy w twój ulubiony temat, czyli Redline, tak? Redline, który jest na tyle wysoko, że on akurat jako jedyny by nie ucierpiał. I cóż za niespodzianka, na Redline żyją nasze kochane Goroseki wraz ze światową szlachtą. W takim razie ja od siebie dodam, że nie tylko Gorosei i światowa szlachta są zabezpieczeni przed wielką powodzią. Jest to na przykład Krokus, który może się schować wewnątrz Labuna. Albo załoga Shanksa nie ma diabelskich owoców, jakby coś jednak wiedzieli. Lub Rayleigh może zabańkować statek przecież i jakoś się schować. Dzięki temu. Warto też pamiętać o Zunishi i wielkim drzewie na Elbaf. No właśnie tutaj fajny wątek podałeś, że wygląda na to, jakby załoganci Rogera i osoby, które pływały z Rogerem, były na taki scenariusz przygotowane, tak? Że one wiedziały, że to może nadejść i po prostu ich umiejętności, ich sposób życia jest przygotowany na tą katastrofę, ale że po prostu są za słabi, nie mają takiej zdolności organizacyjnej, to nie mogli wprost się temu przeciwstawić. Zwłaszcza to widać na przykładzie Shanksa, tak? Te wszystkie jego teksty o postawiłem rękę na nowe pokolenie, jego podejście do Luffy'ego, tak, przekazanie kapelusza. No widać, że tam jest taki motyw, że skoro my nie jesteśmy w stanie się temu przeciwstawić, ale wiemy, że to nadciąga, no to możemy chociaż przygotować nowe pokolenie. Więc to jest akurat taki fajny vibe, że my coś wiemy, my co prawda się zabezpieczymy, ale no wolelibyśmy, żeby jednak ktoś temu zaradził, ale w razie czego, gdyby się wam jednak nie udało, no to my spróbujemy jakoś tam żyć. Nie jest to jakieś tam egoistyczne z ich strony, oczywiście nie jest to żaden jakiś taki straszny cynizm,
Ortiz. No ale no fajnie, że faktycznie ci załoganci Rogera, mając to na uwadze, jakieś tam pewne środki zaradcze przygotowali, a nie tylko stwierdzili, że dobra, czekam, zalewam się w trupa, co ma się dziać, to niech się dzieje. A co w takim razie powiesz na wątek tego, że Joy Boy się na przykład poświęcił, żeby uratować ten świat od pierwszego zalania, czy czegoś w tym stylu, no bo istnieje jakiś powód, który łączy to całe zalanie świata z tym, że Roger się śmiał na Raften, nie? Tak, no tutaj przede wszystkim, żeby w ogóle ta dyskusja miała sens, tak, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jak doszło do pierwszego zalania, ten poziom wody poszedł maksymalnie w górę do Redline, czy też to, co mamy teraz, to jest ten poziom maksymalnego zalania i oni nie dali wyżej, bo jeżeli wiemy z założenia, że ta woda była wyżej, to znaczy, że ona musiała opadać. Ja wiem, że to jest świat fantazy, że on się rządzi swoimi prawami, że no to dużo rzeczy tak może być umownych, łącznie z fizyką. Natomiast no, jeżeli masz planetę, gdzie masz praktycznie całość i wodę, tam jedynie z kawałkiem lądu w postaci Redline, no to żeby ona opadła do takiego poziomu, jaki widzimy teraz, no to się wydaje trochę niemożliwe, żeby to się mogło wydarzyć w krócej niż kilkaset lat i to i tak wciąż z użyciem jakichś fantastycznych mocy, jak diabelskie owoce. Więc no to by znaczyło, że po prostu było jakieś pokolenie ludzi, które by pamiętało, jak ten poziom wody się obniżał i tą wiedzę przekazywał. Więc to jest raczej mało możliwe i bardzo by to był zagmatwany pomysł. Znaczy ja obstawiam, że ten poziom wody się faktycznie podniósł do tego poziomu, zalał częściowo te wyspy. Natomiast to faktycznie, że ten poziom wody nie poszedł da bardziej, mógł być jakoś spowodowany Joy Boyem. No tutaj tak sobie od razu pomyślałem, że skoro Joy Boy symbolizuje słońce, a słońce no jednak się kojarzy z czymś, to co wiadomo, no jeżeli woda może topnieć, tak? Poziom wody może się obniżyć, jeżeli tam ją podgrzejesz, tak? No to może po prostu wyschnąć. Czyli z wyschaniem kojarzy się słońce, tak? No człowiek wiadomo, że też jeżeli się bardzo na słońce odstawi, no to tutaj się to skończy fatalnie. Więc może Joy Boy miał jakieś możliwości, żeby zminimalizować skutek tego i poziom wody jest jaki jest. Natomiast no tutaj może być też tak, a propos Zuniszy, że może Joy Boy mógł temu zaradzić bardziej. Może w ogóle mogłoby nie dojść do podniesienia poziomu wody, ale no właśnie, ta słynna zdrada Zuniszy, tak, wątek z tym wielkim robotem na Egghead, no to może świadczyć, że jednak tutaj Joy Boy przez tą zdradę, przez to wciąż bliżej nieokreślone wydarzenie, był w stanie zrobić tylko tyle. No tutaj od biedy można to porównać, też no mówię, to jest tylko takie pierwsze skojarzenie, tak? Jak masz Naruto, gdzie w retrosach, tak, widzisz, że ojciec Naruto był zmuszony zapieczętować Lisa w synu, no bo to było jedyne, co mógł zrobić, na to starczyło mu szansę i tak jakby, no, opcje się ograniczyły. No to można też porównać w tym sensie, że Joy Boy miał ograniczone opcje, nie był w stanie wykonać planu pełnego, no to chociaż zrobił to, co mógł, czyli no chociaż zminimalizował to podniesienie na tyle, a jednocześnie światowy rząd już nie mógł tego powtórzyć od razu, tak? Już musiał czekać te kilkaset lat, żeby znowu móc być w sytuacji, gdzie oni mogą ten poziom wody podnieść. Więc może taka była sytuacja z Joy Boyem. Zrobił, co mógł, żeby ten świat się całkowicie nie zalał, ale no niestety mu przeszkodzono, nie wszystko poszło jak trzeba i tylko tyle się udało. No dobra, ale czemu w takim razie Roger się śmiał z resztą ekipy? No, wiesz, no to jest tak, że my sobie możemy 100 powodów znajdować, czemu się śmiał, a powód okaże się inny. No na przykład, wiesz, no taki pierwszy powód, jaki mi przychodzi do głowy, czemu Roger się śmiał, no to po prostu jak odkrył motywację, tak, tego zalania, czemu, bo no nie wiemy wciąż zbyt wiele o imię, tak, nie wiemy wciąż jeszcze zbyt wiele o motywacji tego rządu, ale no czemu ci może zależeć, żeby zalać planetę, no tak jakby wydaje się to jedną z najgłupszych opcji, no bo jeżeli rządzisz jakimś skrawkiem terenu, tak, masz te wyspy, masz te haracze, no to jeżeli ty zalejesz tych ludzi, zostanie ci tylko Redline, zostaje ci ta szlachta mieszkająca na Redline. No wiadomo, że można część ludzi przeprowadzić na górę, ale no to wciąż będzie bardzo ograniczona akcja. To będzie wciąż głównie stanie z niewolnikami. Będzie problem z zasobami, będzie problem ze wszystkim, tak? No tak jakby ciężko stać i tak nagle powiedzieć, wymień powody, dla których zalanie całego świata i zostawienie tego kawałka lądu, gdzie żyją głównie ludzie, którzy potrzebują niewolników, potrzebują haraczy, tego wszystkiego, jest korzystne. Gdzie przecież teraz masz wątek tego, że rewolucjoniści odcięli ich od zasobów. Jeżeli oni zaleją ci większość świata, no to tym bardziej się odetną od zasobów, tak? Więc no tutaj Roger mógł się śmiać po prostu, gdyby poznał, jak absurdalny jest powód tego zalania, tak? Jak jakiś małostkowy, gdyby się na przykład okazało, że im sama z jakiegoś powodu bardzo by chciał mieć wielki, gigantyczny basen, tak? By sobie popływać. To faktycznie mogło być coś tam absurdalnego, że jakby Roger to przeczytał, no to wtedy mógłby się zaśmiać. Natomiast no ja sądzę jednak, że no, ten powód nie będzie aż taki absurdalny. Tym niemniej, no jakiś gorosej, jak tak na nich patrzy,
patrzysz, no to raczej nie wydają się aż tak. A z takimi fanatykami, że ich lider mówi, ej dobra, zalejmy cały świat, dobra, wodzu, nie mów nic więcej. Także może i faktycznie powód był absurdalny i tego Roger się śmiał, ale ja wolę wierzyć, że tu chodzi jeszcze o coś innego, może nawet niekoniecznie z zalaniem związane, ale żeby jednak stał za tym jakiś faktycznie przemyślany motyw, no bo wtedy bardzo dużo ludzi może pomyśleć, że Oda ten pomysł z zalaniem to naprawdę wymyślił na ostatnią chwilę, albo faktycznie wymyślił go na początku serii i nawet powiem tego, że on już bardzo nie pasuje do tego motywu, bardzo jest to infantylne, to postanowił go zostawić, więc oby jednak coś fajnego stało i to nie to było powodem uśmiechu Rogera. A jak myślisz, ten cały skarb na Marija wspomniany przez Doflamingo ma się jakoś do tego zalania? Czy to jest jakiś przedmiot, czy może jakiś skarb, który pozwala kontrolować ten poziom wody, czy coś takiego? No tutaj, żeby kontrolować poziom wody, no to wiadomo, zawsze jest trudniej to obniżyć niż podnieść, tak? No bo tutaj, jeżeli użyli tam płomieni matki, no to po jednym wystrzale poziom wody się lekko podniósł na całym świecie, tak? I tak jest to dosyć naciągane, ale no dobra, jest taka technologia, która po jednym wystrzale pozwala ci kawałek podnieść. No to albo by musieli odpalać całą serię tego, ale zakładam, że każde odpalenie wymaga dużej ilości surowców, pewnej ilości czasu, więc to by było dosyć monotematyczne, jakby musieli na przykład, nie wiem, 500 tysięcy razy to odpalić, ale dobra, już tam zerkując, jaki jest powód, jaki jest możliwość, żeby to zalać, no to faktycznie skarb może być tym, że jak oni już sobie by doprowadzili ten poziom wody do poziom wody do poziomu. Jeżeli by po prostu zalali to w takim stopniu, jakim chcą, no to co na logikę może zrobić, jak już sobie oczyści świat, tak? Bo tu też ważne jest, żeby powiedzieć, że ta wszelka teoria, o której się nieraz mówi, że Gorosei chcą zrobić czystkę, tak? No ale dobra, robisz czystkę, no ale potem chcesz zrobić reset. No to najlepiej zrobić reset właśnie likwidując większość ludzkości, a potem sobie zaczynając zabawę od nowa. No i po tym, jak już zalejesz, no to wypadałoby zrobić ten reset, tak? Zrobić ten reset. No raz, że obniżyć ten poziom, a dwa, że jakoś stworzyć, by wyspy były zdatne do istnienia. No bo też kwestia tego, że jeżeli zalejesz wyspę, no to niszczysz jej klimat, niszczysz jej faunę, niszczysz wszystko, tak? I to, że ten poziom opadnie, no to wciąż cię zostawi z straszną pustką, no strasznie zdewastowanym terenem. Więc może być tak, że tam posiadają skarb, który jakimś cudem pozwoliłby nieźle tą faunę odzyskać do stanu pierwotnego. Także masz na przykład taką wyspę, nawet jak powiedzmy Alabastę, i jakimś cudem z użyciem tej mocy jesteś w stanie przywrócić tam życie. A to nie jest takie dziwne, no bo masz takie owoce jak owoc Grimbula, tak? Który no po prostu warszuje na drzewach. Jak on się pojawił na Wano, no to przecież stworzył tam praktycznie cały las. Więc jeżeli istnieją owoce, które wiemy, że potrafią tworzyć, no mamy owoce cukierków, Ubik mamy, tak? Różnych słodyczy, różnych typów jedzenia. Więc może to, co posiadają to, co posiada szlachta, jest jakąś ultimate wersją tego i naprawdę na nawet pustej wyspie jesteś w stanie stworzyć świetne warunki. Tylko to się wtedy kłóci z tym, że jeżeli Dragon ich odciął od zasobów, to czemu oni tym skarbem, czemu oni tą mocą nie są w stanie sobie po prostu tej żywności tego wszystkiego zrobić? No może nie są dlatego, że to po prostu o tym wie tylko im, o tym wie po prostu pięciu Gorosei i oni się nie chcą z tym dzielić z niżej postawionymi i wtedy no to faktycznie to, że Doflamingo o tym wie, no to jest w pewnym sensie wiedzą, o której nawet nie wie reszta szlachty z wyjątkiem tych najcenniejszych. Ale czy no faktycznie skarb będzie czymś takim, no to można tylko polemizować. Ale no to by się mi wtedy łączyło z wątkiem tego, że no dobra, jak robimy oczyszczenie i chcemy zrobić reset, no to musimy wam dać warunki do tego resetu. Więc może skarb na takie cuda pozwala i to jest jakiś ultimate owoc albo coś z owocem powiązane, ale nie będące nim takiego Rosei, tak? Nie muszą mieć owoców, a mają i tak moce, które no jak mityczne zwane wyglądają. Ogólnie temat wody jest bardzo ciekawy i pewnie będziemy go poruszali jeszcze w przyszłości nie raz. Także w tym miejscu chciałbym postawić kropkę i przejść do tematu twojego dotyczącego One Piece'a. No tak, jeżeli chodzi o taki drugi temat, który chcieliśmy poruszyć, a to jest po prostu piękny temat. To jest temat tak wdzięczny, to jest jednocześnie wdzięczny temat, a jest taką po prostu kałużą syfu, taką no, po prostu mazią niesamowitą, rajem dla wszystkich hejterów, frustratów, czyli oczywiście mówię o power levelach. Jeżeli siedzisz w jakimkolwiek fandomie, a już zwłaszcza w fandomie One Piece'owym i tam sobie patrzysz, co ludzie piszą, to jednym ze stale powracających tematów jest, dlaczego postać A mogła zrobić postaci B, skoro postać B w walce z postacią C przecież przekazała to. I takim największym motywatorem do tego wszystkiego, znaczy no motywatorów jest wiele, ale takim powiedzmy ostatnim było to, co się działo a propos walce z Lucim, tak? Gdzie masz najpierw tego mema, że walka z Lucim tam się ciągnie od miesięcy, że ona tego nie pokazuje, tam się ludzie śmieją, że Luci w ogóle Zoro, który dopiero co Kinga pokonał, to tam jakoś się męczy z bazowym Lucim, chociaż no z tym bazowym to tak nie do końca w
była prawda, ale wiadomo, chodziło o żart. Po czym nagle przychodzi jeden rozdział, tam Sanji prowokuje Zoro, tak, i Zoro sobie z palcem w tyłku tego Luchiego pokonuje. Chociaż nie na tyle, żeby ten stracił przytomność i żeby jeszcze, gdyby chciał, to nie mógł kontynuować walki. No właśnie, to jest strasznie taka z jednej strony problematyczna sprawa, z drugiej strony trochę zrozumiała, bo jednak jeżeli masz mangę bitewną, a wiadomo, no One Piece jak najbardziej nią jest, no to chcesz czuć jakiś postęp u bohaterów, chcesz jakoś tam widzieć, że mają nowe zdolności, bo po prostu taka nawet zwykła statystyka, tak, że kiedyś nie mógł przeciąć tego, ale potrenował i teraz jest w stanie coś przeciąć. No i to niestety sprowadza nas do takich trochę punktów mocy niż z Dragon Balla, gdzie wydaje się, że no jeżeli on ma więcej punktów mocy, no to powinien z automatu pokonać tego, którego ma mniej. Tylko no jak te punkty mocy przerobić, kiedy masz haki, które wciąż jest mocno nieokreślone, no bo jak masz dwa poziomy, jak masz dwóch userów uzbrojenia, tak? To no tutaj nie ma trochę takiej matematyki, żeby stwierdzić, oj dobra, no to on matematycznie to zbrojenie ma lepsze. Co prawda pojawiło się teraz zaawansowane zbrojenie, ale to też jest tak, że to zaawansowane się objawia wtedy, kiedy to akurat autorowi pasuje, jednocześnie królewskie też dostało tam boosta, tak? I ludzie na przykład na podstawie dymku potrafią analizować, to było zaawansowane królewskie, a może to jednak było zwykłe królewskie. I takich absurdów jest dużo, dużo więcej. No i to też właśnie moje pytanie do ciebie, zanim przyjdziemy bardziej. Czy ty uważasz, czytając, właśnie widząc na przykład takie walki Zoro z Luchim, to masz takie wrażenie, że jednak ta walka nie powinna tak wyglądać, że ona się powinna zakończyć wcześniej, że Oda tutaj nie przemyślał tego starcia, że przecież gołym okiem widać, że ta postać powinna sobie na spokojnie poradzić, a nie poradziła? I czy nie masz czasami takiego wrażenia, że Oda celowo przedłuża pewne walki, bo też na przykład musi jakąś postać trzymać się z dala, mimo tego, że przeciwnik, z którym walczy, no nie powinien mu takiego problemu sprawiać. Czy to twoim zdaniem jest problem w narracji? I przede wszystkim właśnie, co sądzisz o tym, jak się tym przejmuje strasznie fandom i jakie wylewanie kubła pomyj potrafi być wobec fanów jednej postaci względem drugich, zwłaszcza jak je porównują w walce? Ja ci, drogi Desterze, odpowiem w ten sposób. Jeżeli do Wano faktycznie miałem wrażenie, że postacie w tym uniwersum rzeczywiście progresują, stopniowo stają się silniejsze, tak po Wano mam wrażenie, że Oda się lekko pogubił. Na przykład Luffy bardzo się męczył, używając nawet trybu czwartego przy Doflamingo, gdzie pomagała mu wygrać przecież cała wyspa. Lub przy walce z Krakerem pomagała mu wygrać Nami. Czy nawet przy Katakurim, gdzie Luffy musiał się bardzo rozwinąć, by ostatecznie zremisować tą walkę. Ten progres się czuło i człowiek na czuja był w stanie powiedzieć, gdzie są limity Luffy'ego i ta skala porównawcza między postaciami była w miarę czytelna. Można było ustalić, kto mniej więcej jak jest silny. A potem przychodzi Wano, gdzie dostajemy tego Kaido, który na początku arku ściąga Luffy'ego na Hita, a potem już podczas wojny na Onigashimie, po krótkim treningu Luffy'ego, no Gumiak przegrywa z nim kilka razy, okej. No ale dostajemy u niego aż 3 power-upy, zaawansowane królewskie i zbrojenie oraz przebudzenie owocu. I od tego momentu już w zasadzie ciężko ustalić po tym wszystkim, gdzie są limity Luffy'ego i co go może w zasadzie zranić, odkąd posiada tryb 5. I w tej chwili na Egghead Gear 5 był w stanie zremisować z Kizaru lub pocisnąć Gorosei. I w zasadzie nie wiadomo, jak tutaj porównać Kizaru siłowo do Gorosei i jak tutaj rozpoznać, czy Gear 5 jest silniejszy od Kizaru, czy słabszy od Gorosei. Mam wrażenie, że te power levele już tak trochę nic nie znaczą i Oda olał sprawę. Na przykład Big Mom ściągała podczas fabuły na Whole Cake Island Gear 4 na 2 ciosy, a na Wano przegrała z Lowem i Kidem. Albo Zoro, który dostał zaawansowane królewskie i pokonał dzięki temu Kinga, no typa, którego nie dało się normalnie zranić, a teraz się męczył X rozdziałów z Luchim i w zasadzie tej walki nie widzieliśmy. Mam wrażenie, że to starcie było tylko po to, by zająć czymś Zoro i nic ponadto. Czyli wychodzi na to, że Zoro zadał mu jeden silniejszy cios i ten prawie padł. Oto jest cała walka byłego rywala Luffy z prawą ręką Luffy'ego. Poza tym walka Gorosei z trybem 5 toczy się na zasadzie takiej, że każdy otrzymuje obraz
obrażenia, ale finalnie nikt nie jest ranny. Owszem, może teraz przesadzam, bo gier 5 to moc kreskówek, a gorosy mają regenerację. No dobra, to jeszcze można zrozumieć. Ale nagle przychodzą ci Dogi i Brogi, którzy mieli na Little Garden problemy z Mysterem 3, a tutaj nagle klepią się z Gorosei, którzy są w zasadzie w topie światowego rządu. No jak to traktować na poważnie, za przeproszeniem? I jak po tym wszystkim ustalić jakikolwiek power level? Także myślę, że wchodzimy w taki etap One Piece'a, gdzie te walki faktycznie przestają mieć jakiekolwiek znaczenie i stają się tylko tłem do dziejącej się historii. Ja tutaj jak najbardziej się z tobą zgadzam i nie odnoszę wrażenia, że jakoś nadmiernie krytykujesz, bo to jest ogólnie problem, który gdybyśmy robili kiedyś, myślę, że, no mam taką nadzieję, że kiedyś zrobimy, jeżeli pojawi się taki całościowy film podsumowujący One Piece'a i przede wszystkim wady różne, jakie no nie da się jednak zignorować, to moim zdaniem problem z tymi power-upami będzie istniał o tyle, że Oda przypomina trochę takiego mistrza gry, który chce opowiedzieć historię, chce opowiedzieć epicką historię, ale no jednak wiadomo, gracze po prostu pewne walki mogą przegrać i zginąć i ciężko otworzyć historię, kiedy ci ekipa, której masz tą narrację tworzyć, zdechła, więc tutaj stara się ignorować pewne rzeczy, stara się przymykać oko, byle to wszystko postępowało. Tylko teraz tak. Oda bardzo podkreślał, że mamy te pierwsze, te pierwsze morze jeszcze przed Grand Line, tak? Gdzie tam zagrożenia są adekwatne. Potem, że masz Grand Line, gdzie tam praktycznie w ogóle prawie nikt z haki nie wyskakiwał, haki było wciąż tajemnicą. Dopiero pod koniec Grand Line jakoś się ten system zaczął pojawiać, a i tak jest to na tyle dyskusyjny temat, że wiele osób po prostu, i zresztą całkiem słusznie, jak najbardziej słusznymi argumentami, uważa, że czuć, że haki jednak nie było tak od początku do końca przemyślane. I jak głosi pewien dowcip, haki powstało głównie dlatego, że Oda się skapnął, że no jednak z takimi lokiami jak magma i światło to trochę ciężko na szybko jakąś kontrę wymyślać i trochę w tym prawdy jest. Natomiast no patrząc na te wszystkie przygody z Grand Line, tak, patrząc na te wszystkie walki, to Oda kończy Grand Line wprowadzając pacyfistów. Pacyfistów, gdzie cała załoga Luffy'ego, ten kapitan warty 300 milionów, ten szermierz warty 120, który dostał miecz Ordy Ryumy, ten Sanji z płonącą nogą, tak, to wszystko się męczy z tym jednym pacyfistą, który po dwóch latach praktycznie pada na strzała. I ja bardzo dobrze pamiętam, bo to wiadomo, ludzie, którzy weszli później jakoś tam tak tego nie czują, ale kiedy One Piece wracał po przerwie, to bardzo popularnymi wątkami były, kto może pokonać pacyfistę, że jak się pacyfista ma do nowych, do powiedzmy skali nowego świata. I często były na przykład takie wątki typu, że no to jak Baby 5 zrobiła takie uszkodzenia Frankiemu, no to przecież jakby ją dać na Grand Line, to ona by tam spustoszenie robiła. To jest przecież zwykła podkomend na do Flamingo. I to jest faktycznie problem, żeby po prostu Oda trochę tych pewnych rzeczy nie przemyślał. On chciał, żeby coś na przykład było epickiego, a potem, żeby tak jak epicka właśnie walka z pacyfistą, tylko no potem dał te power levele, bo chciał pokazać tą różnicę w sił, że tutaj Luffy, który tam nokautuje 550 tysięcy ryboludzi, a potem masz takie akcje, że myślisz sobie, ty no Luffy, odpal to królewskie i pozbądź się tych randomów. Luffy nie odpala. Albo potem masz, że ty no przecież jak wy na strzała pokonaliście pacyfistów, no to pokonaj na strzała tego jakiegoś tam randoma z załogi Kaido, co ma Smila. Nie pokonuje. I po prostu to trwało, bo ty znaczy też olbrzymach i to jest podobny przykład, że to był początek Grand Line. Wtedy olbrzymy mogły budzić szacunek, choć tak uważam, że Oda, Odzie się nie udało zrobić szacunku wśród olbrzymów, nie udało mu się tego przemyśleć. Była to mała Big Mom pokonuje tam dwójkę, a to właśnie pan trzeci pokonuje dwójkę na... Znaczy no tam po prostu, no tam ładnie ich pokonał, no sprytem, ale jednak pokonał. A to jeszcze tutaj się okazuje, że olbrzym z marynarki, no to tam na strzała pada od Białobrodego, no wiadomo, bardzo silnej postaci, ale no jednak. No i nagle przychodzi ten Egghead i właśnie tak jak mówisz, te akcje typu, że dwóch olbrzymów tutaj daje radę powstrzymać Gorosei, tutaj się nieźle sprawują, nawet haki nie pokazują, tak są groźni. No to jest niestety ten problem z narracją, kiedy Oda jako twórca historii chce, by postacie, które powróciły, wciąż mogły odgrywać i chce ignorować fakt, że power levele poszły do przodu, że zagrożenie poszło do przodu i to trochę pasuje jak pięść do nosa. I takim bardzo koronnym argumentem, przykładem jest Vivi. Bo nieraz się mówi, że no Vivi to jest praktycznie słomiany, to powinna dojść do załogi, a potem ludzie mówią, że no jak ona może dojść do załogi, skoro ona od Alabasty nic nie trenowała, przecież ona nie ma żadnej mocy, przecież kiedy załoga tam zdobywa power levele, no to przecież na ich tle Vivi jest praktycznie jak random. No to właśnie ponownie wchodzimy tutaj w to, że zdanie Ody jest decydujące. Jeżeli on by chciał, by ta Vivi była w załodze, to nagle w przeciągu dwóch rozdziałów by się okazało, że a tu jednak ma możliwość wywołania hak,
ptaki, a to na przykład może mieć dobrą obserwację, a to może dostać owoc. I nagle ta Vivi w przeciągu chwili się skaluje na tyle, by spokojnie sobie z tymi wspomnianymi pływać i nawet nie być wśród trójki najsłabszych, bo po prostu, bo tak, tak? Bo ona ma geny, ona ma dziedzictwo, bo może. I też na przykład widziałem takie wtedy argumenty, jak ludzie mówili, że no ale przecież jak Vivi się pojawiła, to coś tam potrafiła hipnotyzować, a to jakieś tam doświadczenie miała, czyli nie odstawa jakoś od nami. No i tak, no i tym sposobem to możemy sobie zawsze tak postacie skalować do danego momentu i stwierdzić, że niech sobie po prostu upływają, przymykamy na to oko. Tylko no jak widać, dużo osób jednak nie przymyka, dużo osób jednak chce, by jakąś tą logikę zachowano i jest wtedy zrozumiałe, czemu tak się dziwią, czemu te olbrzymy nagle takie rzeczy robią, skoro Oda nie potrafił ich kreować. No i tu jest właśnie ta różnica między pisarzem, który no jednak dba o to, żeby była taka spójność, żeby ludzie nagle po tysiącach rozdziałach nie wytryszczali oczu, że coś tutaj zostało pominięte, coś tu jednak nie zostało sumiennie robione. Tylko no to jest efekt długotrwającej serii, gdzie nie zabijasz praktycznie wielu postaci, bo liczysz na to, że te postacie mogą wrócić. No i właśnie olbrzymy są takim świetnym dowodem. Oda chciał, żeby te olbrzymy wróciły. Oda nie obchodziło to, że no jednak patrząc na to, jakie zagrożenie są na Egghead, to trochę dziwnie jest ich dawać. Nie, po prostu se wracajcie, jesteście. I tak samo ja się na przykład zdasz ten mój ulubiony dowcip o Golden Arlongu i my się możemy śmiać, ale jeżeli Oda stwierdzi, że Arlong sobie trenował 2 lata, opanował haki i coś takiego jak na przykład forma przebudzonego ryboludzia istnieje, to oczywiście, że Arlong może sobie wrócić i dać gear 5 Luffy'emu ciężką walkę i Odzie to będzie pasowało do narracji i nic z tym nie zrobić. Dlatego mówię, no trzeba, jak jesteś pisarzem, to musisz pewien balans i pewne przemyślenie zachować, tak? I jednak pewne tiery postaci, pewne jednak poziomy mocy zawsze będą istnieć i jednak jakoś to na uwadze trzeba mieć. Natomiast jak ty stawiasz fabułę i narrację ponad wszystko, no to licz się z tym jako twórca, że będą z tego wychodzić patologie, ludzie będą to komentować i no albo bierz to na klatę, albo jednak jakoś tam próbuj to naprawiać, ale no też nie popadajmy w taki fanatyzm, tak? Jak ludzie, co próbują każdą decyzję Ody, każdą właśnie taką akcję z olbrzymami normalizować, że ej, dobra, no ale jak najbardziej oni to mogli zrobić, bo to. No jednak uważam, że pewne rzeczy po prostu są nie do obronienia i widać, że to nie pasuje. I właśnie to jest ta klątwa power leveli, że no jak zrobiłeś takiego tylko pana trzeciego niszczącego olbrzymy, no to liczy się z tym, że jak ludzie 1000 rozdziałów potem widzą, co te same olbrzymy robią, no to coś tu jednak się nie klei, coś tu jednak czegoś jako widzowie nie zauważyliśmy i coś tu jest nie tak. I chyba wszystko w tym temacie. Myślę, że nie trzeba go bardziej przedłużać. Znaczy, no mogę jeszcze, bo tak wspomnieliśmy konkretnie a propos One Piece'a, tak? No, tam zacząłem od tego fandomu. Ja osobiście takie wspomniałem. Mnie to osobiście bawi, jak ludzie potrafią przeżywać właśnie te akcje, żeby to były jednorazowe sytuacje. Ale wejdź sobie na angielskie fora poświęcone One Piece'owi i tam często masz całą stronę typu, że właśnie, dlaczego Zoro nie pokonał, albo z drugiej strony, że o, no to jak Zoro sobie tak poradził z Lucci'im, tak? Lucci przecież jest nieskończenie wyżej od olbrzymów, no to Zoro niech od razu soluje 3 Gorosei, tam Sanji se niech jednego weźmie, Luffy se jednego weźmie. Wiadomo, część takich wątków jest mocno bajtowych, tak? Nastawionych na sprowokowanie zawieruchy. Ja tutaj ci wejdę w słowo, no. Bo ja czytam właśnie angielskie fora typu Reddit, Twitter i tak dalej i ja widzę te dyskusje. Ludzie bardzo zażarcie walczą o power levele. Według mnie to jest jeden z większych raków w całym fandomie. Nie mam tu na myśli tylko One Piece, ale wszystkie fandomy po prostu, czy to Star Warsy, czy to Fairy Tail, czy to Bleach i tak dalej, to się tyczy wszystkich ludzi w każdym fandomie. Tak, oczywiście, tylko tutaj jak już konkretnie mówimy o One Piece, to on jest zabawny właśnie z tego powodu, że to jest kulminacja wielu rzeczy, czyli to, że One Piece wychodzi tyle lat, to właśnie, że masz takie postacie, które potrafiły pochodzić z różnych epok, czyli z epoki właśnie wczesnego One Piece'a, One Piece'a bez haki, One Piece'a bez wielu różnych zagrożeń, gdzie zagrożenie na przykład właśnie mógł być Crocodile, który wydawał się jakimś kolesiem, który no z dużo ponad Luffy był, co zresztą było prawdą, przez jakieś takie świeże postacie i to wszystko, te wiele lat tworzenia różnych systemów, tak, dodawania tego haki, dodawania tych technik agentów CP, dodawanie różnych właśnie broni, tak, jak miecz całkowicie pokryty zbrojeniem, to co posiadał Mihawki, Ryuma, tak, od jakichś różnych innych bossów, jak robienie siebie cyborga, jak właśnie jakieś kolejne dopałki od Vegapunka. To wszystko było dodawane, to było wrzucane do tego kociołka i ten kociołek po prostu jest tak niestabilny, że teraz wybierasz sobie fanów
danej postaci z tego kociołka. I nagle się okazuje, że oni wszyscy się mogą drzeć, bo na przykład kiedyś nie do pomyślenia było, jakby ktoś powiedział, że Dory i Broki to mogą sobie walczyć z zagrożeniem na skalę top tieru, tak? No po prostu nie, bo zaraz ktoś pomyślał, że aha, no to top tier, czyli Aoki, czyli zamrażający Saula, tak? W sekundę, no to jest walka z top tierem. No to się nagle okazuje, że ci olbrzymi walczą, a jednocześnie ci sami olbrzymi pewnie i tak zostaliby właśnie zamrożeni w sekundę przez Aokijiego, tak? Ale to same Aokiji mógłby przegrać z Gorosei. Więc tu masz z jednej strony taką zależność papierkami nożyce i to jest akurat spoko. To jest akurat spoko, jeżeli jakaś zależność papierkami nożyce w serii jest. Tu w sumie jest zawsze dobrym przykładem Hunter x Hunter, gdzie tam te systemy Nenu są mega fajnie zrobione. To jest w ogóle jeden z najlepszych systemów, tak? Ogólnie bitewnych, jeżeli chodzi o takie serie. I tutaj faktycznie widać często te zależności, że jeden Nen jest dobry na coś, ma swoje specyfikacje, ale przegra na przykład z czymś, co ma jakiś totalny lamus, ale jest wyjątkowo skuteczne. I coś w tym stylu widać, że na pewno Oda chciał osiągnąć, tylko on się obudził z tym za późno, no bo jak masz jednak pewne uniwersalne rzeczy jak haki, tak? Jak masz pewnie uniwersalne, silne postacie jak Garp, który po prostu samą pięścią jest w stanie tam ci rozwalić się półwyspy, no to jak masz taki świat, gdzie postać może być z bazy pewne cechy, może być takim właśnie Zoro, który no po prostu samą siłą, tak, bez żadnych owoców dużo zdobył, no to no nie dziw się, że potem się ludzie zastanawiają, że no jak dasz takiemu Koksowi jakiś owoc, no to on powinien być już w ogóle na jakimś ekstremalnym poziomie, a potem ten ekstremalny poziom ma problem w walce z randomami. Więc no fandomy się dzielą na tych, co jakoś tam starałem się to racjonalizować, szukać tych kamień, papier, nożyce, no ale nie zawsze się da, Oda nie zawsze ułatwia, Oda często komplikuje, no i potem sytuacja jest jaka jest. I to się nie zmieni, tak jak mówisz, to się dzieje na wszystkich fandomach, przecież no Star Wars się też możesz sobie zastanawiać się, który mistrz by którego pokonał, a przecież no różne czynniki mogą dojść, czemu akurat jesteś w stanie zabić takiego Usera Jedi, a takiego nie. Więc no to jest taki nasz folklor i to będzie sobie trwało. Natomiast no po prostu do pewnej religii to dorosło w One Piece, no bo jednak ten konflikt Zoro versus Sanji to jest coś, co przeniosło się ogólnie do popkultury, coś, co się przeniosło do mentalności. Zorotardyzm no jest po prostu fakt. Oczywiście, że fani Sanjiego też istnieją, ale no jednak ten Zorotardyzm się jakoś tak bardziej przebił, że to fani Zoro przede wszystkim mają jakieś takie ciągoty do tego, że Zoro to musi każdą walkę wygrać, on nie może przegrać, no to prowadził do tego oczywiście Oda, natomiast no grunt to mieć do tego dystans, tak? My się możemy z tego pośmiać, natomiast jak ktoś zapyta serio jakąś walkę, to na serio może się zastanowić, tylko wciąż my możemy się na przykład dwa lata temu mogliśmy się na serio zastanawiać, co Dory i Broki mogą zrobić w mance, po czym przychodzi Oda i mówi, że a, no to oni są gąbować z Gorosei, tak? I już całe nasze gdybanie jest do kosza. To jest najgorsze, myślę, że dla takich ludzi, że co z tego, że oni się naprodukują, jak potem przychodzi rozdział, który cały ten paradygmat, całe to konsensus wypracowany przez miesiące wywala do kosza. Więc no to jest pewien urok bawienia się w takie sprawy i no to tylko znowu tylko podsyca, tak, atmosferę, więc tak, na forach się działo, dziać będzie, jest to często negatywne zjawisko, ale z drugiej strony wiele osób nawet nie wie, że fanboye danych postaci potrafią się tak żreć i uważam, że to bardzo spoko. Jak ktoś chce wchodzić w to bug, no to sobie może zawsze poczytać, może nawet mieć jakiś swój udział, ale najważniejsze, żeby po prostu cieszyć się serią, tak, jak ci seria sprawia przyjemność, to bardzo dobrze, natomiast jak będziesz chciał wejść do tego mrocznego świata power leveli, bitew, to jak to głosił napis Boskiej Komedii, porzućcie wszelką nadzieję ci, którzy tutaj wkraczacie. No i tak dokładnie może podsumować te wszystkie anime fora. Ja tutaj dorzucę tylko swoje 5 groszy w postaci takiej, że nie ma nic złego w analizowaniu power leveli, to jest coś naturalnego, lubimy się bawić z serią, którą oglądamy. Bardzo dobrze, że nawet coś takiego się dzieje, tylko problem zaczyna być wtedy, gdy z tym przesadzamy. Idealnym tutaj obrazem będzie fandom Boku no Hero, który toczył wojnę nie na tle walk czy power leveli, tylko na tle shipów. Autentycznie. Doszło do takiego momentu w pewnym momencie fandomu Boku no Hero, że fandom walczył między sobą i to bardzo zażarcie o to, który ship jest lepszy. To już jest taki absurdalny przykład pokazujący, że można gdzieś w czymś dojść za daleko i przesadzić. A przechodząc do bloku kulturowego, chciałbym ciebie, drogi Desterze, zapytać o kwestię wojny w popkulturze. I pytam dlatego, ponieważ uważam, że wojna w popkulturze jest, mam wrażenie, miałko przedstawiana. Dosyć często, nie mówię, że zawsze. Jeżeli się przyjrzymy czwartej wojnie Naruto na przykład, albo Marineford'owi, to owszem, mamy te bitwy, mamy te starcie jeden na jednego typowe w shonenach. Mamy tą śmierć, krew, przemoc i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja mam wrażenie, że skupiamy się tylko na elemencie wojennym. Bardzo rzadko we wszystkich wojnach, i to się nie tylko tyczy Battle Shonen,
shonenów, autorzy zapominają o aspekcie psychologicznym, logistycznym, na jakim terenie walczą, o cywilach. Mam wrażenie, że popkultura bardzo zapomina o wielu elementach wojny, omija je lub najwyżej tylko wspomina, a skupiamy się zazwyczaj tylko na walkach. Co o tym myślisz? Po pierwsze, dobrze, że wspomniałeś o wojnie w Naruto, ponieważ z całym szacunkiem do Naruto, który ja lubię, Naruto oczywiście, nie Boruto, to zawsze podkreślajmy, przy całym Naruto, które lubię, to jednak czwarta wojna Shinobi to jest absolutny syf, to jest po prostu coś tak okropnego, że do tej pory masa ludzi się zniechęciła i mocno obniża ogólną ocenę tej serii właśnie przez czwartą wojnę. I bardzo dobrze, że obniża, bo syf trzeba piętnować, a czwarta wojna Shinobi to wojna ma tylko w nazwie, bo tam ilość bzdur, ilość po prostu rzeczy, które nijak nie mają związku z wojną, jest porażająca. Tam masz dwie siły, tak? Masz zjednoczone wioski, tylko że to zjednoczenie praktycznie następuje dlatego, że Tobi wypowiada wszystkim wojnę, więc no wiadomo, no siłą rzeczy się jednoczą. Czyli już masz zmarnowany potencjał do tego, żeby pokazać, jak pięć krajów jakieś tam prowadzi negocjacje, jak jednak jakieś często naprawdę trudne jakieś tam trzeba spełniać warunki, trzeba iść na kompromisy, coś co my znamy z naszego świata, że jednak trzeba się godzić na przykład, że no dobra, my kupimy od was broń, ale za jakąś zawyżoną cenę. Że to jest już sam etap przygotowania do wojny, to daje ci taki potencjał. Tymczasem to się sprowadza do tego, że mieli to spotkanie u samurajów i no autor dał im wygodną opcję do tego, że już są postawieni w stanie wojny, więc no dość się od razu w zasadzie jesteście dogadani. Ale to jest pikuś, to jest po prostu, to jest sam wstęp. Natomiast co masz jako ta strona, którą reprezentował Obito? No to masz te kilkadziesiąt tysięcy zetsu, czyli totalne no-name'y, którymi się nikt nie przejmuje, no bo jak tu się przejmować czymś, co wygląda jak jakiś biały Pokémon, tak? Którego siła bojowa jest żadna, gdzie no autor nie jest w stanie w ogóle tego przedstawić jako jakiekolwiek zagrożenie, to jest zwykła masa i to nawet taką masa nie daje rady, bo na przykład horda zombie, która ci na kogoś się rzuci i go rozrywa, no to jakoś tam potrafi na wyobraźnię działać, te białe zetsu nie potrafiły, a że autor wiedział, że no czymś takim to trochę słabo robić komu wojnę, to stwierdził, że ożywi stare postacie, czyli zrobił jedną z najgorszych rzeczy jako autor. Kiedy nie masz postaci, to po prostu ożywiasz stare, żeby zrobić sztuczną emocjonalność, tak? Kiedy martwe postacie spotkają swoich uczniów na przykład, albo jakieś tam tkliwe rozmowy. To było okropne, bo jak tutaj się ekscytować wojną, kiedy no normalnie na wojnie masz jednak ludzi, tak? Ludzi, gdzie reprezentują jakieś swoje interesy, gdzie oni ze swojego punktu widzenia wiedzą, o co walczą. Tymczasem masz zombie, pokemony versus normalne ludzie, normalnych ludzi, charaktery, osoby, które lubisz. No nie da się czymś takim wojny zbudować, bo tu od razu wiadomo, która strona jest faworyzowana. A jak się pojawił Madara, to już przeszliśmy do jeden versus wszyscy i zrzucanie meteorytu. Więc wojna w Naruto to może by nagrać, myślę, godzinny lincz po prostu na debilizm tego, jak Kishimoto nie potrafił zrobić wojny, ale to nie dawajmy mu tyle uwagi. Jak najbardziej tutaj się zgadzam, że wojna nie jest pokazywana tak jak powinna, bo wojna to jest często problem jednostek, to jest cierpienie jednostek, cywili, są różne dramaty, które dzieją się dookoła wojny, często nawet z dala od pola bitwy, ale to są najróżniejsze naprawdę historie, o których można by pisać książki, jak najbardziej książki, manki, przecież powstają, któregoś tam próbują. Przecież manga Monster, tak, w zasadzie jest z tym powiązana. Natomiast, no, dużo twórców się zadowala tym, że jak wojna, no to dajemy okazję postaciom się wyszaleć, niech tam sobie powalczą mocami, niech po prostu tam odpalą wszystko, co fabryka dała, no i często dochodzi do jakiejś tam infantylnej konkluzji, że no dobra, ale z naszej perspektywy to wy jesteście źli. Ej, no dobra, jednak się okazuje, że może wszyscy jesteśmy po trochu źli. Natomiast, no, wiesz, ja nie chcę się odwoływać do aktualnego świata, bo no pewnie tam chcesz sobie darować takie wtręty, no, ale tak jakby twierdzić, że jak masz wojnę na Ukrainie, Rosja versus, przepraszam, jak masz tam wojnę na Ukrainie, po prostu jak masz atak Rosji na Ukrainę, to że doszukuj się jakichś symetryzmu w tym, tak? No to tak nie działa, tak? No jednak często po prostu pretekst do wojny jest wychodzi z ignorancji lidera, wychodzi z jego agresywnych ambicji, krwiożerczych ambicji, a jednak wielu twórców anime, wielu mangaków próbuje jakoś tam pokazywać, że nie wszystko jest takie czarno-białe. No oczywiście, że świat nie jest czarno-biały, ale no właśnie, jak ty już chcesz wejść w jakąś poważną polemikę o wojnie, no to pokaż wszystko, czyli pokaż to cierpienie jednostek, pokaż tą logistykę, pokaż jak ta wojna wygląda jednak na poziomie politycznym, że to są głowy, które wysyłają żołnierzy i często no nawet nie mrugną, tak, ze świadomości, że tysiące umarło, a nie jakiś tam
superbohaterów, którzy no, są generałami zrzucającymi meteoryty, tak? Niczym Madara. Wojna to jest strasznie drażliwy temat, wojna to jest niesamowity temat do opowiedzenia historii i spokojnie dałoby się niejedną mankę zrobić, gdzie miałbyś ten punkt logistyczny, czyli że dobra, tu mamy operację, że ochraniamy konwój, tutaj mamy informację, że cywile są zagrożeni, tutaj nie mamy informacji, że no jednak jest szansa na pokój, ale trzeba dostarczyć to, to i to. Naprawdę mógłbyś zrobić mangę, która by przez setki rozdziałów była jedną wielką wojną i tam miałbyś tyle postaci, tyle wątków po obu stronach, no coś pięknego, tylko no trzeba chcieć. No tutaj przywołałem Kingdom, który to robi na akurat bardzo dobrze. No wiadomo, że musiał być przywołany, no tutaj tylko czekałem na ten moment. No właśnie mówiąc o Kingdomie, nie da się mówić o wojnie, to jest po prostu manga o zjednoczeniu Chin, gdzie ta wojna cały czas była. Są aspekty polityczne, logistyczne, psychologiczne, są mordy na cywilach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest faktycznie wszystko. Owszem, są też elementy shonenowe, typu, że jeden generał walczy z drugim i to w zasadzie waży o losach bitew. Zdarzają się takie rzeczy. Kingdom to nadal jest manga, ale przy tym świetnie ujmuje temat samej wojny właśnie. Mamy taktykę, mamy logistykę, mamy strategię, mamy na to, jak państwa ze sobą się dogadują, mamy handel, mamy tyle elementów, że każdy znajdzie coś, co mu się spodoba. Przy tym mamy nawet intrygi, jakieś morderstwa, jakieś spiski i tak dalej, a jeszcze nie wszystko autor pokazał, bo tam historycznie dużo będzie się jeszcze działo. Także jak ktoś chce przeczytać coś fajnego z obrębu anime, manga o wojnie, no to tutaj Kingdom jest akurat świetnym tytułem. I tutaj właśnie dla też kontrastu, bo tak wspomniałem o tym, że kiedyś się autorom nie chce, bo dla autorów wojna to jest taki wygodny temat, żeby kończyć mangę, żeby pokonać to wielkie zagrożenie, żeby jakoś tam zjednoczyć postacie, które nie były zjednoczone i żeby po prostu full fan service, bo masa postaci, które fani lubią, są jakoś na tym polu bitwy. Tylko to też często właśnie twórcy mają problem z tym polem bitwy, no bo jak jest wojna na terenie kraju, no to są to często setki kilometrów, tak? To są często prawda, jakieś obszary, miasta, wioski. Tymczasem no wielokrotnie jest tak, że po prostu autor ma na to wyrąbane i te postacie w jednej chwili się skaczą praktycznie po tym kraju, ignorując wątek, że samo przemieszczanie się na taką odległość, to ile by energii kosztował, ile, jaka to by była rzeźba, jaki to był problem. I masz tego Naruto, który biegnie, jak się dowiedział, że jest wojna, tak, to biegnie przed siebie, biegnie i to w zasadzie nie wiesz, czy on biegnie kilka godzin, czy kilka dni i w ogóle nie czujesz tej skali kraju, bo masz wrażenie, że jak on se chce gdzieś dobiec, no to sobie zaraz dobiegnie, ale no to już miałem nie wracać do tej pożarcie wojny. Natomiast no też dużo osób ma oczekiwania w stosunku do One Piece'a, tak, że ło, przyjdzie ta wielka wojna w One Piece'ie, to co to będzie. Dobrze, to teraz sobie rozważmy to na chłodno, przez chwilę. Oda już pokazał swój styl, pokazał, że dla niego Gorosei i Szlachta to jest to największe zagrożenie. To jest to zagrożenie, które jak widać jest w stanie zatopić nawet świat. To tak marynarka, która chroni cywilów, się dowiaduje, że ich przełożeni chcą ich wszystkich zatopić, a co im, że jacyś tam wybrańcy zostaną zaproszeni na Redline, żeby przeżyć, typu jakieś tam fanatyki jak Green Bull, no to no, to trochę słabo wygląda, żeby oni dalej chcieli służyć temu liderowi, który chcecie zobaczyć wiele kilometrów pod wodą. I no w tym momencie Oda prowokuje, by wszystkie frakcje się zjednoczyły przeciwko tej jednej, czyli znowu masz przymiarki do motywu, że pojawi się wielki, groźny Madara, w tym przypadku Im-sama, który nie wiem, czy będzie zrzucał meteoryty, ale no zaraz się okaże, że jest na tyle jakąś magiczną, mocarną bestią, że jest w stanie solować niesamowitą ilość postaci. Czyli w zasadzie byśmy mieli powtórkę z Naruto, tylko no może w trochę lepszej wersji. Natomiast no tutaj przecież potencjał w One Piece na wojnę jest nieskończony. Zakładając, że ci Gorosei nie byliby tak jednoznacznie czarni, jak to Oda pokazuje, to masz tak. Masz możliwość tego, że Gorosei może korumpować pewnych właśnie marinesów. Masz możliwość, że są w stanie korumpować pewne miasta, pewne kraje, obiecując im, że no dobra, jak będzie potop, to wy idziecie do nas, sobie przeczekacie, a my potem jak zrobimy odwilż, to od razu dostaniecie fajne gratisy, fajne skarby na start, będziesz tą główną dynastią, więc no człowieku, no przyłącz się do nas, no widzisz, jakie fajne opcje. Tak samo te kraje, które się jednoczą przeciwko Gorosei, tak? Może się okazać, że są tarcia, może się okazać, że no dobra, możemy zrobić sojusz, ale ja dostałem propozycję, czy ty jesteś w stanie to przebić, albo że na przykład może wy przesadzacie z tym szturmem na Gorosei. Tutaj patrząc, ile jest krajów w One Piece, patrząc, że przecież masz ten zjazd krajów, tak? Na dziejący się, bo zapomniałem już tamtej, rewer, tak? Jak masz przecież tyle wszystkich krajów, gdzie tam widać, że było jakieś spięcia, no to naprawdę to się strasznie by marnowało, by to wszystko miało zrobić jeden wielki sojusz, kiedy tutaj aż się prosi, by na przykład były państwa, które mają jakichś silnych userów, tak? Czy na przykład, słuchajcie, bo wy macie u siebie na przykład użytkownika Loki,
no to po prostu silnej jakiejś logi, tak? No fajnie, jakbyście nas pomogli, tak? I wysłali go na naszą stronę. Tak samo, no gdyby to nie był też taki prosty podział na Gorosei versus reszta świata, no bo to jest zawsze najgorszy podział, tylko na przykład by Gorosei dobracili do tego, że jakieś tam strony konfliktu by się pojawiły, by odciągnąć uwagę, więc świat One Piece'a ma cholernie potężny potencjał na wielką wojnę, który nigdy nie zostanie zrealizowany, bo Oda idzie po prostu już w prostą linię oporu, żeby pokazać, jak świat się jednoczy przeciwko światowemu rządowi. I okej, no to wiadomo, no to wciąż się ta historia musi zakończyć, przecież cała historia zmierzała do tego, że światowy rząd jest do obalenia i spoko, natomiast ja tylko mówię, że jednak jakby jakiś inny autor wykorzystał ten świat One Piece'a i w innym stylu go opisał, to patrząc, jakie klocki, jakie materiały mu zostawił Oda, jaką sytuację w tej piaskownicy, no to tym się można tak pobawić, tu można tak fajną wolinę zrobić, z tyloma z frakcjami, którym po prostu możesz kibicować i nie zdecydować, która jest swoją ulubioną, i to wszystko musimy jako czytelnicy patrzeć, jak się marnuje, jak nie zostaje wykorzystane, bo no wiadomo, no Luffy musi być ten, który zjednoczy pod Wanderą jak najwięcej frakcji przeciwko rządowi, więc no jest to niestety takie straszne spłucanie, kiedy widzisz, że no taki potencjał nie wykorzystany. Plus to właśnie, zobacz, jak na przykład te rewolucjoniści działają, jak Oda pokazuje, że o, ci rewolucjoniści, jakie mają poparcie społeczne, jak się ludzie cieszą, że imperator płomieni Sabo, ale już zobacz, Oda nie pokazuje, że na przykład ty, a może są jacyś cywile, którzy jednak nie cieszą z tego Sabo, że może jednak oni wiedzą, że no zadzieranie ze światowym rządem to nie jest taki problem, ale nie, Oda tego nie zrobi, albo jak to zrobi, to pokaże, że ci cywile to są po prostu straszne mąci wody, może ich łatwo przekonać, że jak oni nie wierzą w tego super Sabo, to z nimi jest jakiś problem, nie Sabo. I to jest takie właśnie, to jest ta cecha Ody, że jak on chce, żebyś jakąś postać lubił, że jakaś postać jest super, to ty masz po prostu czuć, że jest super fajna i najpierw się polubił. I wiecie, patologiem tego jest Oden, o którym nagrałeś film, tak? Że Oda bardzo chciałby, każdy lubił Odena, bo on lubi Odena. I no to trochę przyjęło skutek odwrotny, że masa osób wyczuło te intencje Ody i zobaczyło, jaki jest nachalny z tym Odenem. I efekt był zupełnie inny. I no tak to się niestety cały czas powtarza. Oda tutaj chce, by Sabo był twarzą rewolucji, Sabo, który tam jednoczy te miasta, ale no nie ma nic tym złego, że jakiś cywil stwierdzi, że no ty, no ale weźmy to tak na chłodno, no jednak może lepiej to przemyśleć. Po czym, co robi Oda? Będzie wielkie zalanie. No to jak będzie wielkie zalanie, to wiadomo, że musi być wojna przeciwko, no bo my nie chcemy być zalani. Także tropy strasznie, strasznie płytkie, mimo że mówimy o wodzie, która zaleje wyspie, ale tutaj, tak, no, strasznie... Tutaj chcę powiedzieć jedną rzecz koniecznie, bo takie zalanie całego świata praktycznie ułatwia Odzie, że tak powiem, tworzenie stron konfliktu, no bo w tej chwili mamy ogrom tych wysep, potencjalnych miejsc do wybuchu bitwy, czy w zasadzie bitew jest wiele, więc po co sobie robić wiele frontów, jak można jeden na wodzie, i być może ta wielka wojna zapowiadana na statki przez Odę kiedyś tam gdzieś właśnie dotyczy tego, że świat zaleje, no i będziemy mieli tą wielką bitwę na statki, które będą musiały się na przykład przedostać na Red Line i tam na przykład pokonać Ima, także wszystko zmierza do jednego i w tej chwili Oda sobie w zasadzie uproszcza robotę. Poza tym, no to też jak też mówiliśmy o tych cywilach, to bo świat One Piece'a, no to jest jednak światem cywili, tak? To nieraz jest tak, że my się jaramy, że o dobra, tutaj jest tyle koksów na 1 metr kwadratowy, ale no jak popatrzysz na tą mapę One Piece'a i popatrzysz na jakieś odległe tereny, jak właśnie jakieś tam East Blue, North Blue, no to tam są ludzie, którzy potrafią przeżyć całe życie na jednej wyspie. Oni mają jakieś tam swoje proste problemy, jak hodowla ziemniaków i on chce te ziemniaki sobie zhandlować, chce potem, by syn przyjął interes. No i to są ludzie, którzy no mogą też mieć swoje dramaty, też mogą mieć problem z tym, że ktoś im tam napadnie, tak, że będzie jakaś wojna i właśnie ktoś będzie chciał się udać do nich po surowce. I teraz co zrobić, tak? Na przykład tu się okaże, że oj dobra, to ci rewolucjoniści chcą nas ochronić, ale jednak oni też będą chcieli, żebyśmy jakoś się włączyli do tej wojny, więc no tutaj kurczę, potencjał jest właśnie taki, by nawet z perspektywy takich ludzi na Zadubiu, tak, którzy nie wierzą w to, że gdzieś tam jest 3-miliardowy kapitan słomianego kapelusza, który po prostu się zamienia w białego giganta i robi co się da. Oni to tak słuchają, niby widzą ten poster, ale no dla nich to jest jakaś abstrakcja, no bo on jest zwykłym hodowcą ziemniaków, tak, więc tylko tam obchodzą jakieś walki półbogów. I to jest właśnie w tych wojnach ten super aspekt, że no przecież niektórzy chcą po prostu tą wojnę przeżyć, chcą, żeby to się trzymało od nich z daleka, ale czasem nie mogą, tak, i jaki to jest potencjał do dramatów. No ale no One Piece nie jest taką serią, żeby to pożytać z takiej strony i żałować można tylko, że się nie dowiemy, no skoro już Oda takie klocki na tej mapie porozstawiał, to nam zostają tylko te najbardziej utarte shunenowe tropy. Natomiast no jak ktoś by kiedyś naprawdę chciał zrobić więcej takich serii jak Kingdom, tylko z supermocami właśnie, ale właśnie
z One Piece'a, no to tutaj wciąż jest terra incognita. Ja uważam, że jest dalej masa możliwości, masa dla popularnych serii, tylko no nie każda się przebije, tak? No nie każda seria ma potencjał do tego, by trafić do globalnej jakiejś tam globalnego czytelnika, ale wciąż jakbyś chciał, to na przykładzie tego wątku wojny, naprawdę fajną serię na kilkaset stron by się dało zrobić, która mogła być jedną wielką bombą wojną, gdzie te postacie by się też rozwijały, też jakieś power levele były, ale było to sensowniejsze. Może się kiedyś doczekamy, kto wie, może taka jaskółka się pojawi, cały czas przecież się pojawiają nowe serie na Manga Plusie, przecież nieraz masz początek jakiejś nowej, więc no, warto trzymać kciuki, bo to jest naprawdę fajny potencjał, ale no na pewno nie dostarczą nam to takie popularne serie jak One Piece, tak jak nie dostarczył nam tego Naruto, tak jak Bleach nam ze swoją wojną też nie dostarczył, po prostu te serie się do tego nie nadają, no zdamy sprawę jasno, One Piece to nie jest seria, która ci pokaże faktycznie terror wojny, ona ci może pokazać z Cleveland Rossy, gdzie jakaś tam postać była ofiarą jakiegoś tam wyzyskiwania rządu, ale potem przychodzi bieżąca fabuła i ty na tej bieżącej wojnie, to ty nie będziesz miał tego oddanego, więc no niestety, trzeba patrzeć w innych kierunkach i bardzo żałuję, mam nadzieję, że może już są po seriach, których tego za bardzo nie wiemy, bo są bardziej niszowe, które uczciwie tą wojnę pokazały, ale jest też potencjał dla nowych. Ja tutaj jeszcze słowem dodania chcę powiedzieć, że moim zdaniem w ogóle temat wojny w popkulturze jest kompletnie tak naprawdę niewykorzystany. Owszem, mieliśmy dokumenty, filmy wojenne, jakieś seriale, anime, mangi i tak dalej, natomiast nie przypominam sobie, by którykolwiek tytuł w pełni wykorzystał potencjał, jakim jest wojna. Poza tym są różne motywy wojny, wojny handlowe, wojny polityczne, wojna dziedziczenie. Tego jest masa. To nie jest takie hop-siup, że o, spotykają się dwa państwa i się klepiemy, bo tamci chcą nas podbić. No niekoniecznie zawsze sam podbój jest motywem. To znaczy, no ja tutaj się wtrącę, że no to tak nie do końca tak, bo są serie, które bazują na wojnie, przecież żeby daleko nie szukać. Warhammer 40,000 to jest seria dosłownie bazująca na tym, że masz wojnę ciągnącą się od tysiącleci, gdzie masz ogrom frakcji, gdzie przecież słynna herezja Horusa, tak, która sama w sobie jest na tyle popularnym wydarzeniem, że ma całą serię książkową. Herezja Horusa to jest chyba 50 książek, jeżeli się nie mylę, a to jest wciąż to, co się dzieje przed głównym timeline'em Warhammera, tylko no właśnie, to jest przede wszystkim wciąż system, który jest systemem bitewnym, tak, to jest systemem, gdzie ludzie kupują figurki, gdzie ludzie wiadomo, zbierają swoje armię, walczą przeciwko na stole i owszem, wokół tego powstało świetne uniwersum, które doczeka się niedługo serialu, który miejmy nadzieję naprawdę tutaj godnie, fajnie Warhammerowi szacunek odda. Znaczy się moment, ja nie powiedziałem, że nie ma serii, które, czy w zasadzie uniwersa, które dobrze zrobiły wojnę. Są takie uniwersy jak najbardziej. Tylko chodzi mi o to, że sam motyw wojenny nie do końca został zrealizowany w popkulturze do końca. Tutaj jest masa motywów, których można użyć i nie zostały użyte. Na przykład Grobowiec Świetlików tym się wyróżnia, że pokazał tragizm wojny na tej drugiej stronie. No tak, tak, tak. Ja właśnie tutaj chciałem dodać, że właśnie na przykładzie tego Warhammera, że to jest świat bazujący na wojnie, ale no to wciąż wiadomo, że jak ty masz wojnę, gdzie napakowani kolesie w kosmicznych zbrojach strzelają się z orkami, tyranidami, czy jakimiś cybernetycznymi nieumarłymi, no to jedną z ostatnich rzeczy jest, jakich ty oczekujesz, że w tym świecie będzie pokazany problem cywili, tak? I ten problem istnieje przecież w książkach, w rzeczach rozszerzających lore Warhammera, to będziesz miał, ale to wciąż będzie na uboczu, tak? To nie jest coś, co jest pierwszą myślą tego kolesia, co wchodzi do Games Workshopu, kupuje sobie armię Imperialnej Gwardii, tak? I on myśli tym czołgiem Imperialnej Gwardii, tak? A nie to, że dobra, gdzieś tam w tyłu są cywile. I tak, no właśnie takie rzeczy jak Grobowiec Świetlików, one pokazały po prostu dramat dzieci. To jest, ja kocham ten film. To jest film, który kocham ten film, nie chcę go obejrzeć nigdy. Po prostu wiem, czym to się skończy, jak drugi raz go obejrzę, ale no kiedyś trzeba będzie do niego wrócić. No to jest strasznie dołujący, przykry film. I to jest właśnie on, tak, pokazał ten dramat dzieci. Tylko no właśnie znów, jeżeli po tylu latach my wracamy do Grobowca Świetlików, to pokazuje, jak po prostu popkultura ma problem, żeby no decydować się na fabułę, która w centrum zdarzeń ma ten konflikt dzieci pokazać do tego. No ten film ma raczej przygnębiające zakończenie, tak? Gdzie jednak ludzie często oczekują, że jakiś rodzaj happy endu będzie. Do tego zobacz na przykładzie Grobowca Świetlików, bo to jest znowu cięższy temat. Jak w fajnym temacie masz jeszcze fajniejszy temat, który jest spychany. Mianowicie tam masz taką, pamiętasz tą słynną ciotkę z Grobowca Świetlików, tak? Co tam przygarnęła te dzieciaki? Tak. Coś kojarzę, bo to już dawno ten film oglądałem, musiałbym jeszcze raz obejrzeć, ale kojarzę.
kojarzę tą ciotkę. Tak, no to tu masz właśnie kolejny motyw, gdzie ona przygarnęła te dzieciaki, ale ona dla wielu osób jest postacią negatywną, bo ona tam miała jakieś, ona tam bardzo się, też za to nie oglądałem, ale tam chodziło o to, że ona im dosyć mało oddawała, że ona miała tam wymagania co do nich, no i oni w pewnym momencie nie wytrzymali, oni woleli mieszkać poza nią niż z nią. I tutaj no dużo widzów tak stwierdziło, że kurde, no ja rozumiem, czemu oni poszli od tej ciotki, ta ciotka to była jakaś sługa po prostu, tylko no właśnie, ale im jesteś starszy, im bardziej o tym myślisz, to przecież te dzieciaki nie miały nic, to były sieroty, a wciąż mieszkając u nich mieli dach nad głową, mieli jakieś pewne warunki, mieli jakiś punkt wyjścia do dalszego życia. I jeżeli myślisz właśnie na chłodno, to wciąż właśnie to jest najlepsza sytuacja, która pokazuje dramat tego wszystkiego, że tu nie ma, po czymś takim nie ma idealnego rozwiązania, nie ma idealnej drogi, nie ma złotego środka, tak? To były ofiary, no niestety, tragizmu wojny, ale one jakąś tam okazję dostały, a że ta okazja była podczyta mieszkania z taką, a nie inną postacią, no to jest negatywne, ale wciąż ona mogła im nic nie zaproponować. I właśnie to jest piękne, kiedy wchodzi taka dyskusja o tym, że jednak rozważmy to, że ta ciotka nie była, to mieszkanie z nią nie było dla nich taką tragiczną opcją. A jednak dużo osób tu z jednej strony się jara, że Boże, Groby od świetlików, piękny film, pokazuje tragizm wojny, a jak masz faktycznie pokazany jeden z przykładów tego tragizmu, gdzie nie ma, gdzie to nie jest takie czarno-białe, jak ta ciotka, to nagle wiele z tych osób okoniem, że o Jezu, ja pamiętam tą postać, ale to była ten, ale bym jej przywalił, ale w ogóle jak ona mogła się zachować względem nich, ale no, ale jednak się jakoś zachowała, jednak ona im coś im ofiarowała, a mogła nic, więc no i to też ona żyła przecież w tamtych czasach, ona też miała swoje problemy, więc no to jest właśnie piękne, że jak poświęcisz temu czas i właśnie będziesz chciał wejść w jakąś polemikę, w jakąś jednak rozważanie, to już ten jeden prosty przykład, dzieciaki przygarnięte, że mogą mieć dom nad głową, ale mogą mieć dach nad głową, ale mogą ten pójść, że powiem, mieszkać na swoim. Czym się mieszkanie na swoim skończyło, to wiemy. Natomiast no już w tym jednym motywie, tak? Masz kolejny motyw niczym w takiej matrioszce, więc no co dopiero jakbyś miał właśnie całą serię będącą jedną wielką wojną i tam masz 1000 takich przykładów niejednoznacznych, tak? To by było po prostu behemot, to była potęga. Więc wciąż mi się wydaje, że też problem jest taki, że ludzie chcą tych głębokich serii, ale ten przykład właśnie ciotki pokazuje, że jednak ludzie lubią słyszeć, że coś jest poważnym, niejednoznacznym motywem, ale jak jednak coś wymaga od nich tego pomyślenia, wymaga się wczucia, to odpadają. To po prostu wchodzą w to, że ej, dobra, no tak wszyscy mówią, że ta ciotka jest problemem, no to musi być problemem. Czyli wciąż jest ta pewna hipokryzja, gdzie ludzie chcą, żeby seria była jakaś bardziej inteligentna, żeby seria była fajnym komentarzem, żeby pokazała ten tragizm pewnych wydarzeń, niejednoznaczność. A jak dostają to wciąż biorą sobie tylko z tego pewne bezpieczne, pewne zrozumiałe segmenty, ale już jak faktycznie dostają bardziej ten taki niekomfortowy, ten bardziej nieprzyjemny aspekt wojny, no to już tutaj już takiej chęci do chłonięcia tego nie ma, tak? Więc też myślę, że jednak no twórcy historii widzą, że widz jednak czasami dość jest, jakby to powiedzieć, można mu sprzedać faktycznie inteligentny komentarz wojenny, ale trzeba mu też sprzedać taki, żeby był dla niego zrozumiały i żeby potrafił dojść do pewnych refleksji, natomiast im bardziej ukryjesz, to się okaże, że dużo roboty zrobiłeś na marne, bo po prostu odbije się jak groch o ścianę, więc to jest niewątpliwie problem tworzenia takiej wojennej historii, że ty byś chciał przedstawić coś dużo więcej, ty byś chciał pokazać, jak to jest wszystko niejednoznaczne, jaki to jest straszny dramat na wielu poziomach, a no przyjdą po prostu osoby, które no sobie coś tam z tego wybiorą, ale okaże się, że wciąż to ich pojęcie wojny jest mocno przez popkulturę przeżarte i mocno takie uogólnione, więc tak, to jest straszna rzeźba, ja współczuję każdemu autorowi, który no chciałby taką fajną serię robić, a inaczej trzymam kciuki i naprawdę tutaj potencjał jest ogromny. Tak jak mówisz, to nie musi być żadna manga, to nie musi być komiks, to może być to jakiś dobry film, to może być dobry serial, ale wciąż jest tutaj dużo takich na nie, plus no wiadomo, też wydawcy, którzy sobie robią kasę, tak, którzy dystrybutorzy, VOD, wszystkie Netflixy, też chcą się upewnić, że jak sypną kasę, to na coś, co po prostu da pieniążki, no a wiadomo, tak, w dzisiejszej popkulturze dużo osób stawia na pewniaki, no i to stawianie na pewniaki niestety mocno nam ogranicza różnorodność. Ja dodam od siebie to, że na przykład Kanki w Kingdomie wygrywał bitwy często poprzez mordowanie cywili, albo żołnierzy wroga, albo tych, jak oni się nazywali, jeńcy wojenni, tak, albo poprzez mordy na jeńcach wojennych, także tutaj Kanki wygrywał bardzo niejednoznacznie i był on dosyć lubiany w fandomie, ponieważ wygrywał dla naszych, dla Queen. A gdyby to było z drugiej strony, gdyby to na przykład wojska Zao wygrywały z naszymi w mandze przy pomocy mordów,
to byśmy Kankiego na przykład bardziej nienawidzili. Także tutaj jest bardzo dobry pokaz niejednoznaczności. Jak bardzo patrzymy sympatiami i antypatiami. Gdyby to Kanki był właśnie po stronie przeciwnika, to myślę, że byłby świetnym villanem, który byłby bardzo znienawidzony. No tak samo zobacz przecież Askelada z Vinland Saga, tak? Jak oni byli w pierwszym sezonie w tej wiosce, no to przecież oni mieli ograniczone surowce, ograniczone środki i oni po prostu tą wioskę wyrżnęli, tak? No bo to była słuszna strategiczna decyzja, którą mogli podnieść. Natomiast to patrząc potem na komentarze przy drugim sezonie, tak jak ludzie się ucieszyli, że o, Askelad tam miał rozmowę z Thorfinnem w piekle, że o, Askelad fajna postać i tak dalej. No jak bardziej, bardzo, bardzo fajna postać, bardzo ten, naprawdę charyzmatyczna, ciekawa, natomiast no przecież tak jakby trochę wypierane z pamięci było to, co on zrobił w tej wiosce, tak? I ogólnie co on zrobił, że to była postać, która to były takie realia, tak? Że też wciąż trzeba patrzeć zawsze realiami, że to, że my żyjemy współcześnie, to, że my mamy pewne podejście do popkultury, do kwestii moralności, do kwestii prawa, to nie musi i nie musiało i nie obowiązywało na przykład 1000 lat temu. I to jest coś, o co się dużo osób oburza. Oczywiście dużo takich no snowflake'ów, tak? Dużo płatków śniegu, że oni nie rozumieją, że historia się działa 1000 lat temu, to raz, że świat nie był Nowym Jorkiem, gdzie masz wszystkie rasy i odmiany po prostu w jednym mieście, ale dwa, że po prostu ci ludzie myśleli inaczej, tak? Że po prostu pewne przyzwolenie na coś było inne i tak jak ja czytam na przykład nadrabiał się science fiction, tak? Na przykład sprzed 100 lat, Wilson na przykład sobie nadrobię, to przecież właśnie to, co jest piękne, nadrabiając stare pozycje, to, że masz tu mentalność pisarza, który jest mentalnością jego dziejów, tak? I on może pokazać pozytywną postać, która robi coś, co ty jako współczesny czytelnik patrzysz, ty no jako może być bohaterem robiąc coś takiego, tak? I dla ciebie to jest niewyobrażalne, dla mnie to jest niewyobrażalne, ale potem jak robisz lekką zagłaską umysłową i patrzysz jego oczami i realem jaki żył, no to nie jest takie dziwne, że on nie widział w tym nic złego, no bo przecież mentalność się zmienia, tak? Ludzkość ewoluuje, prawa się zmieniają, przyzwolenie się zmienia, no po prostu my jesteśmy w ruchu, my nie jesteśmy tacy sami jak byliśmy kilka lat temu, co dopiero jak byliśmy setki, więc no to też znowu pokazuje, że widz jest czasem no idiotą, tak po prostu, że widz nie potrafi się wczuć w to, że no świat nie jest tym, co go otacza, świat mógł być inny, a już zwłaszcza realia wojenne nie są realiami, gdzie on idzie do Starbucksa i sobie kawusie wypija, więc no to jest znowu problem tworząc popkulturę, że trafisz na masę widzów idiotów, którym no nawet jak wskażesz palcem, to oni wciąż będą, wiesz co mnie w ogóle rozwalił, świetna okazja, by to wspomnieć, rozwalił mnie, to była próba gier, pamiętam, komentarz na jakimś zagranicznym forum, jak koleś powiedział, że gry nie powinny mieć żadnych elementów sprawiających, że gracz poczuje się niekomfortowo, że powinny być friendly dla każdego. No po prostu jak ja to zobaczyłem, to dojebłem i na szczęście ludzie tam też ostro sobie z tego szydzili, no bo jak robisz coś pod wszystkich, to robisz coś zupełnie bez duszy, bez charakteru i często zakłamujące realia, tak? No jak robisz właśnie wojenną historię, no to wojna ma swoje konsekwencje. Natomiast no niestety ten komentarz pokazał, że dużo takich ludzi po prostu jest. Ci ludzie są widzami, ci widzowie dają swoje pieniądze po kulturze, i z tych ludzi można na przykład właśnie sobie wyciągnąć co miesiąc trochę cashu, dając mu na przykład właśnie komiks do kupienia, jakąś serię. I no to jest smutne oczywiście, to jest przerażające. Natomiast ja wciąż wierzę, że jednak widzę twórcy wiedzą, że to jest mocny margines i nie ma co się z takimi osobami liczyć i trzeba przedstawiać te wszystkie mroczne rzeczy, tak jak mówisz właśnie, wykorzystywanie tych jeńców i tego wszystkiego, no bo tak po prostu to działa. Taka jest wojna, a już zwłaszcza jak wracamy sobie do dawnych lat, jak to wyglądało, więc no trochę dystansu, trochę zrozumienia kontekstu historycznego i naprawdę wtedy takie serie są wspaniałe. A co dopiero mówić na przykład o torturach czy zbrodniach wojennych? To już w ogóle jest nieprzerobiony temat. No tak właśnie a propos torturach, że to jest teraz, że samo sobie, tak, że dyskusyjne, ale jeszcze jak tortury robią frakcje czy osoby, które ty uważasz za tych dobrych, tak? Jeżeli na przykład masz właśnie terrorystów i na przykład powiedzmy wojsko amerykańskie będzie posiadało obóz, gdzie oni ci tego terrorystę torturują, tak? To naprawdę w jakiś mocarny sposób. To jest właśnie znowu fajny wątek tego, że czym jest moralność, tak? Że jeżeli ten terrorysta ma informację, że będzie planowany zamach, który zabije tam ileś osób, tak? I oni mogą z niego to wydobyć, ale to wymaga no po prostu go skazania na takie cierpienia, że to jest wręcz niewyobrażalne, tak? No to czym wtedy jest moralność, tak? Czy moralnością jest zdobyć informację od niego? Czy jednak zdobyć w jakiś inny sposób, ale co rezygnować, że ten wybuch będzie? To jest super, bo nie ma na to jednoznacznych odpowiedzi. To jest przerażające, to jest niekomfortowe i takie ma być, bo takie jest życie, no taki jest świat. A no niestety masa ludzi by chciała, żeby takie tematy nie były tykane albo były strasznie wygładzane i no to znowu no ma ten swój świat na popkulturze, bo jak coś takiego
zarabia pieniądze i widzowie, fani, ludzie posiadający kasę są w stanie za to zapłacić, to niestety, ale no popkultura będzie się dostosowała. Dlatego odważnych autorów, czy to właśnie pokazujących wojnę, czy wszystkie aspekty z tym związane, no to naprawdę, naprawdę szacun dla takich ludzi. A ostatni temat, jaki chciałbym poruszyć, to są konflikty między potęgami i mocarstwami, bo na przykład, jeżeli ktoś chciałby zekranizować, dajmy na to wojnę 30-letnią, to drogi deserze, mamy tak, że ostatecznie to wojnę wygrywa w zasadzie nie wiadomo kto. Najlepiej na całym konflikcie wychodzi Francja i Szwecja, a traci na przykład Dania. Pomijam inne aspekty tej wojny. Ale zmierzam do tego, że przeważnie konflikty zbrojne w popkulturze są pokazywane w ten sposób, że jest jeden zwycięzca i jeden przegrany. A tak naprawdę często różne wojny, te słynne konflikty typu wojna 7-letnia, wojna 30-letnia, wojna 100-letnia, mają przeważnie i wielu zwycięzców, i wielu przegranych, i wiele różnych stron postępowania, i graczy pobocznych, graczy pomniejszych, i tak dalej, i tak dalej. Brakuje mi kompletnie aspektu takiego polityczno-społecznego. Jak mówię, wracamy znowu do kwestii tego, że popkultura przedstawia tylko jedno państwo wygrane i tylko drugie państwo przegrane. Tymczasem rzeczywistość przeważnie była dużo bardziej złożona. I owszem, ja rozumiem, jeżeli to jest konflikt między jednym państwem a drugim i tylko na tym się skupiamy. Ale jeżeli na przykład poruszamy temat szeroko o wojnie, jak to na przykład robi Kingdom, jak to starało się zrobić Naruto, czy mam wrażenie, że One Piece też do tego zmierza, no to tutaj no to nie będzie takie łatwe. I mam wrażenie, że Oda specjalnie teraz sobie uprości Gorosei kontra wszyscy, tylko po to, żeby nie robić sobie właśnie wielu stron konfliktu. Także co o tym sądzisz? No ja o tym sądzę, że to znowu jest smutne, tak? No bo się często wydaje, że kwestią wojny, no to o, tutaj może się nawiążę do serii Total War, tak? Że grasz Total Wara, to dla ciebie wygrana wojna to jest to, że ty sobie mapę pofarbujesz na swoją frakcję, że ty pokonasz tę armię wroga, że dla ciebie wygrana w bitwie, udane oblężenie miasta równa się zajęcie terenu i jak masz mapę w swoim kolorze, no to hura, wojna udana. No właśnie tak jak wspomniałeś, na przykładzie 30-letniej, no to tak nie wygląda, bo przede wszystkim wojna jest wojną interesów. Wojna dotyczy tego, że jest sobie frakcja A, która chce coś osiągnąć, ale może się okazać, że no takie zwykłe, proste wysłanie swoich wojsk, no to nie do końca rozwiąże problem, a problem można rozwiązać inne sposoby, na przykład się odezwać do frakcji C, bo frakcja C może na przykład naciskać na frakcję B. Albo najemników, albo wykorzystać inne państwo, albo zawrzeć całą koalicję, albo na przykład idziesz na wojnę, a tutaj ci chłopi się buntują. Tak, no właśnie, buntownicy to jest kolejny ciekawy temat, że przecież no to, że lider chce, by wojna była i chce posłać wojsko, no przecież a zobacz, jak było z nawet historia Rzymu, tak? No przecież Cezar też był generałem, tak? I Cezar się zbuntował, przecież cała historia Cezara, no to jest charyzmatyczny generał, który zarządzał legionami i te legiony były po jego stronie, gdy on planował swoją akcję. Przecież to nie jest niczym dziwnym, że żołnierze ufają swojemu dowódcy, tak? Ile przecież puczy wojskowych, ile przecież tego wszystkiego odbywa się, że żołnierze po prostu nie godzą się na to, że jacyś ludzie w garniakach chcą mieć wojnę i posyłają ich na śmierć, a tu pojawia się charyzmatyczny generał, który no widać, że ma cechy przywódcy, widać, że ma wizję, widać, że to jest swój chłop, bo usiądzie przy oknisku i walnie sobie seteczkę z żołnierzami, tak? No tylko mu ci żołnierze zaufają, no wiadomo, że pójdą za takim generałem, a nie za tymi garniakami, ale znów, tak? No może się pojawić ktoś trzeźwy, co stwierdzi, że ty, no ale jak się postawimy tym garniakom, no to oni mają jednak przewagę i wyślą inne oddziały na nas, więc to jest taki potencjał opcji, takie rozgałęzienia, że to możesz tworzyć historię za historią, ale no wciąż, no przecież, no wspomniałeś o One Piece, no to sobie teraz wyobraź scenariusz, gdzie na przykład jeden ze Słomianek dostaje propozycję od rządu i on uważa, że to jest jednak dobry deal, by zdradzić Luffy'ego. No ty wiesz, ja wiem, że to się nie wydarzy, bo przecież przyjaźń, tak, bo Luffy mu zawdzięcza, życie, ale znów, życie tak idealnie nie działa, wciąż ktoś ci może oddać przysługę, wciąż może ci pomóc, ale jednak z biegiem czasu ta więź tam, powiedzmy, no może jednak się troszkę zaniknąć, plus ty możesz być w świadomości, że no dobra, no jednak tutaj on pomógł mi, ja pomógł sobie, no ale ja mam swoje życie, a może jednak moralnie wcale nie jestem taką dobrą postacią i ta oferta od rządu, mimo że ja szanuję Luffy'ego, tak, no to jednak to jest coś, co warto rozważyć. I znowu, gdyby to nie były takie prostolinijne relacje, tak, wśród Słomianych, żeby to nie było takie zorientowane, że no były retrosy, no Luffy im pomógł, uratował, no to wiadomo, że ta wyspa ma deal, tak? Nikt nie oczekuje, że Robin zdradzi i pomoże światowemu rządowi, ale na przykład, no przecież Usopp, tak, który no zaczynał z tego, że no po prostu Luffy pomógł mu tam obronić wyspę, tak, że no płynąc Luffy może się spotkać ze swoim ojcem, tak, ale już Usopp przecież raz zadziałał sprzecznie z Luffy, no przecież nie trudno sobie wyobrazić, że no to wciąż gdyby to była, nie była taka prosta
postać, tylko jakaś postać troszkę też egoistyczna, jakoś tam dająca się właśnie zbałamucić, która no widać, że lubi, jak się ją szanuje, jak widzą w nim tylko wielkiego wojownika, jest kłamcą. Tak na samo to, że gdyby pociągnąć wątek Usoppa, że nie jest taki moralnie jednoznaczny, że on po prostu lubi, jak ludzie właśnie się nabierają tego kłamstwa, to do kogoś takiego, że jego kłamstwo może się spełnić i że on oferuje mu naprawdę jakieś funkcje, jakieś w ogóle prestiże, gdzie nikt by nie uwierzył, jakby on powiedział, mimo że mówi na serio, tak, że może coś takiego zdobyć. No kiedy to jest potencjał, tak, pokazać, że ktoś ze słomionych może po prostu zdradzić, bo mu się ten deal opłaci i on może szanować kapitana, ale stwierdzi, że no jednak dla niego to ma sens, no czegoś takiego nie zobaczysz, tak, no bo przecież no nie ma statusu quo zniszczyć. No właśnie wojna jest o tyle ciekawa, że ona siłą rzeczy niszczy statusy quo, tak, przecież zdrady sojuszników, jakieś tam kalkulacje na zimno, jakieś właśnie takie bunty, to wszystko, no tego na przykład się na wojnie w One Piece nie spodziewasz, no bo czy wybrać sobie na przykład u rewolucjonistów, może jest jakiś zdrajca u rewolucjonistów, może to zaskoczy, no ale by na przykład nagle się okazało, że Iwankow bije dosłownie i przenośni Dragonowi sztylet w plecy, tak, bo on sobie się tam z rządem dogadał, no nie, no bo pamiętasz, że on był tym niewolnikiem, więc no skoro był już raz niewolnikiem, no to już na pewno się już nigdy do nich nie przyłączy, tak, no ale no świat tak nie działa czasami, wciąż jesteś w stanie jakiś deal ze swoim oprawcą zrobić, albo się oprawca zmienił, natomiast frakcja pozostała i ta nowa osoba w frakcji już nie masz nic tak do niej, tak, i nagle dialog jest, więc no wojna to jest potencjał dla takich sytuacji, które no się i w One Piece nie odbędą i wielu innych serii, gdzie autor po prostu bałby się zadrzeć z fandomem, tak, dużo autorów się boi swojego fandomu, dużo osób się boi tego, że jakaś postać jest popularna, za coś lubiana i no nie zniszczy jej wizerunku, nie zniszczy jakiejś takiej cechy, a no w One Piece niestety dużo postaci jest postacią jednego charakteru, jednego triku, że relacje słomianych to często się opierają na jednym i tym samym jakimś schemacie, co się po prostu okropnie już po pewnym czasie czytało, widziało i wcale nie jest lepiej, więc no w takich warunkach no to nie ma szans na takie scenariusze. Szkoda. Nie wspominając jeszcze o motywach kulturowych, religijnych, handlowych, rodowych, także tutaj potencjał jest tak duży, a ja mam wrażenie, że popkultura nawet nie tknęła tego w najmniejszym stopniu. No ale tym akcentem myślę, że pora postawić kropkę i przejść do poleceń. Także tym razem ty, drogi Desterze, zacznij. No to ja zacznę od serii, o której tak zamierzam nagrać film, natomiast jestem w trakcie jej nadrabiania, już powoli nadkończę, bo jestem już w drugiej połowie do bieżących rozdziałów. Czyli oczywiście Undead Unluck. Ta seria dostała anime, chociaż ono pokryło na razie bardzo wczesny etap. Natomiast nawet w tym roku można nieraz czytać na forach, że to jest taka seria, która trochę przeszła bez echa, trochę gdzieś tam sobie w tle zaginęła, trochę tak dużo osób, co ją oglądało, jednak się ucieszyło, spodobało się i przeszło dalej tą mangę, ale wydaje się niedoceniana, więc już śpieszę donieść, co i tak rozwinę w stosownym materiale, że naprawdę warto dać tej serii szansę, bo po pierwsze ma naprawdę to, co ludzie lubią One Piece'a, tak? Nieraz, że mówią, że o, bo Oda coś tam sugerował wcześniej i to po ich czasie okazało się mieć znaczenie. Tutaj jest tego masa i co więcej, to jest naprawdę widać, że to jest historia od początku przemyślana, widać, że jeżeli autor coś pokazał, to faktycznie potrafi wrócić, jeżeli ty miałeś jakieś pytania, to nagle się okazuje, że jest odpowiedź na to pytanie, ono padnie i cię usatysfakcjonuje. Masz naprawdę dwójkę fajnych bohaterów, naprawdę Fuko jako postać kobieca, gdzie postać kobiecą naprawdę łatwo skrzanić. Tu się okazuje, że nie, naprawdę Fuko jest sympatyczna. Ona nie ma takich akcji, po których myślisz sobie, że Boże, jaka ta postać jest debilna, jak ta postać się infantylnie zachowuje. No właśnie nie, z drugiej strony masz Andiego, który po prostu najpierw myślisz sobie, że o Jezu, koleś chodzi bez ubrań, jakiś napalony z bok. No nie, okazuje się, że to jest bardzo ciekawa, bardzo inteligentna postać, a to jest dopiero dwójka głównych bohaterów, tak? Gdzie masz nagle całą organizację, gdzie masz tam inteligentne walki. Jeżeli na przykład podoba ci się to, że masz fajne walki w Hunterze, gdzie właśnie operują na inteligencie postaci walczących, na tego, jak rozumieją swoje moce, no to tutaj to się również pojawia. Jeżeli ci się wydaje, że o dobra, ta postać na przykład zdradziła, no to już widać, że będzie klasyczny motyw zdrajcy. No to nie, nagle się okazuje, że jednak za tym jest większe dno. I jestem po prostu w szoku, że już po tych 100 tam, chyba aktualnie jestem na 132 rozdziale, że już po 132 rozdziałach tu jest tyle fajnych motywów, tyle po prostu widać, że autor szanuje widza. Ta nawet masz coś takiego, że pojawia się w pewnym momencie magma, no i tam bohater stwierdza, że ty, no ale ta magma chyba się nie powinna pojawić, po czym autorka mówi, że oj tam, dobra, nie patrz na detale, tak? Więc to samo to, że autor ma na tyle poczucie humoru i łamie czwartą ścianę, by rzucić coś takiego. Jednocześnie, no to jest tylko pojedynczy żart, bo sama manga jak najbardziej na detale zwraca uwagę. Plus po prostu sam wątek jest tego ciekawy, że masz świat, który przechodzi przez pętlę czasu, gdzie no jednak kończy się to za każdym razem tym, że Bóg ten świat niszczy, ale okazuje się, że można jakoś się temu przeciwstawić, ale no nie jest to takie proste, plus są pewne postacie, którym nawet jest to
na rękę, by ta tragedia się działa. Także naprawdę Undead Unluck, znaczy nie chcę tutaj zaspoilerować za wiele, więc mówię mocno ogólnikowo, ale uważam, że osoby, które zignorowały tą serię, wiedziały o niej, powinny dać jej szansę, czy to zaczynając anime, czy to zaczynając mangę, tylko jak zaczniecie w mance, no to też tam trzeba mieć na uwadze, że pierwsze rozdziały niestety mocno się różniły klimatem i tym, co obiecały, względem tego, co jest dalej, bo dalej jest dużo lepiej, ale faktycznie widać, że to jest ta seria, gdzie autor miał pewien pomysł, który jednak się zmienił i niestety te pierwotne jego zamysły pozostały i one się kłócą z tym, co było dalej, ale jak się na to przymknie oko, wczyta się dalej, to naprawdę ta seria urzeka, ta seria naprawdę cieszy. Ja mam nadzieję, że dostaniemy polskie tomiki, bo z tego, co widziałem, to chyba żadne wydawnictwo się jeszcze tego nie podjęło, a szkoda, bo naprawdę ta seria powinna mieć polską wersję. No i naprawdę no mam nadzieję, że to mi się też uda w przyszłości więcej osób do tego przekonać, bo warto. A ja chcę polecić dwie książki, także jakby ktoś chciał się dowiedzieć czegoś o Chinach, to po pierwsze Niedźwiedź w objęciach smoka i po drugie Chiński obważanek. Obie książki profesora Lubiny bardzo serdecznie polecam. Ja byłem Kapelusznik, a ze mną był Dester. Cześć, trzymajcie się, fajnie się gadało jak zwykle.